dwie butelki. To nastąpi? Są takie dwa pliki. Nie, ja nie jestem odważny. Zdaje się, że mamy przerwę kawową, która się do nas zbliża wielkimi krokami, więc ja się postaram być zwięzły, szybki, ale nie wiem, czy mi się uda. Masz 40 minut. To mało. Poza tym wszystko zależy od tego, ile z tego będzie produktywne. PPT? PDF? Zobaczymy. Działa. Dziękuję bardzo. Dobrze, to cóż. Może zacznę po prostu od razu. Tym bardziej, że mówić będę trochę o innych rzeczach niż te, o których mówił Castagnetto. Mówić będę o również czymś takim, co nazywa się nauka w Polsce. Ja wymyśliłem ten tytuł, on troszeczkę został mi narzucony, ale to się dobrze składa. Bo akurat mówienie o nauce w kontekście wolnego programowania jest ostatnio dosyć popularne, ale chyba nie będę o tym mówił w taki sposób, jak Państwo się spodziewają, że to zobaczymy. Pewne rzeczy są oczywiste. Pewnie także dla Państwa. No wszyscy przyjmujemy, że nowoczesna nauka i nowoczesna gospodarka to jest coś, co wymaga innowacyjności. Tak? Coś, co wymaga innowacyjności, ale nie tylko innowacyjności. Coś, co wymaga również tego, żeby te innowacyjne rozwiązania były również przedmiotem transferu z tejże nauki do przemysłu. O tym mówił profesor Muraszkiewicz. O tym Państwo tutaj jeszcze usłyszą, jak sądzę, potem są prelekcje już po przerwie kawowej osób, które będą Państwu opowiadać o tym, w jaki sposób innowacje powinny wspierać gospodarkę. Czyli powodować wzrost gospodarczy. Oczywiście to wszyscy chcemy po to wspierać gospodarkę, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Zgadzają się Państwo z tym? Tylko teraz tak, pytanie, czy nie trzeba by zadać kilku pytań takich, jak na przykład te. Bardzo wiele rzeczy, które przyjmujemy jako oczywiste, oczywiste jest tylko i wyłącznie dlatego, że my się powinniśmy zapytać, a zwykle dlatego, że my się nie chce zapytać. Czy na przykład celem nauki jest rzeczywiście tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych? Po to my robimy, jest takie brzydkie określenie, które często, szczególnie w naukach technicznych, ponieważ ludzie, którzy nie zajmują się humanistyką, nie potrafią tak ładniej wieciście przemawiać, jak ci, którzy to robią, więc tam bardzo często, także na tej uczelni, mówi się o tym, że nauka się robi. Pytanie, czy tą naukę robi się po to, żeby tworzyć rozwiązania technologiczne. I pytanie, czy te rozwiązania technologiczne, które nauka tworzy, jeżeli już je rzeczywiście tworzy, zawsze nadają się do komercjalizacji. A nawet jeżeli nadają się do komercjalizacji, to czy warto je komercjalizować? Czy za każdym razem jest tak, że rozwiązanie innowacyjne powinno być wdrożone dlatego, że będziemy mieli poprawę stanu gospodarki albo w skali makroekonomii, czyli w skali, dajmy na to, na nie wiem, w tej chwili gospodarki kraju, gospodarki tej części Europy, Unii Europejskiej, czy w ogóle gospodarki świata, tak, globalnej, czy też w skali mikro, przedsiębiorstwa, tak, czy opłaca się tworzyć innowacje. No, oczywiście o powszechną szczęśliwość pytać nie będę, bo mam nadzieję, że to jednak nie pozostaje wątpliwości. I cóż, komentarz do tego mam taki. Polecam Państwu tą książkę profesora Harry'ego Frankfurta z Princeton. Ona jest dosyć dawno wydana, bo w 2005 roku, ile się nie mylę, chyba nie była przetłumaczona na język polski, więc ja także nie będę tłumaczył jej tytułu, bo ten tytuł jest może trochę obrazoburczy, on bullshit, prawda? I on dosyć dobrze odnosi się do tego, o czym Państwo będą dzisiaj słyszeć również od pozostałych prelegentów. Ja nie wiem, czy wicepremier nas już zaszczycił swoją obecnością, czy też nie. Jeżeli będzie prowadził kampanię wyborczą, to oczywiście będzie mówił w taki sam sposób, w jaki również mówią zwykle przedstawiciele na przykład Ministerstwa Nauki. Używając tego rodzaju słów, których znaczenie w powszechnym dyskursie jest właśnie dla wszystkich oczywiste, tylko pytanie, czy on tak naprawdę jest oczywiste. Zajmijmy się może na początek czymś takim jak innowacje. I tym, czy innowacje rzeczywiście przekładają się automatycznie na rozwój gospodarczy. Jeszcze kilka lat temu to nad czymś takim pewnie bym się nie zastanawiał w ogóle. Tyle tylko, że teraz akurat właśnie mamy kryzys gospodarczy, jak twierdzą niektórzy. W tej części Europy może nie są tak dobrze odczuwalne, w innych bardziej, prawda, jak Państwo pojechali kilka tygodni temu do Wielkiej Brytanii, to można się spotkać z takimi obrazkami. Oczywiście w Grecji w zeszłym tygodniu można było się spotkać z jeszcze gorszymi obrazkami. Ateny, zdaje się, kompletnie stanęły w okolicach chyba poniedziałku, bo tam strajk objął wszystkie środki transportu. Tak. Źle się dzieje w tej części świata, ale w innej części świata również, że się dzieje, bo w Ameryce mamy podobną sytuację.
I to są wszystkie miejsca świata rozwiniętego takie, gdzie oczywiście ta innowacja idzie bardzo dobrze. Tylko pytanie, co to znaczy, że te innowacje są rzeczywiście tak bardzo rozwijane? Pytanie, co to znaczy, że te gospodarki, które tak dobrze się rozwijały i rozwijają rzeczywiście w dalszym ciągu, tak? Ale z pewnymi problemami są innowacyjne. Takich wskaźników, które służą do mierzenia innowacji, jest bardzo dużo. Bardzo trudno ocenić, który z nich jest tak naprawdę prawdziwy, dobry, a który nie. Jednym z najczęściej stosowanych ostatnio na przykład jest coś takiego, co określono mianem Innovation Capacity Index. To wymyślili ludzie z European University. I cóż, no i akurat wartości tych wskaźników na 2010-2011 rok mamy tutaj. No, Szwajcaria pierwsza, Singapur, Finlandia, Stany Zjednoczone. W pierwszej trzydziestce, tak, między jego środku mamy Wielką Brytanię, to jest ten kraj. Irlandię na miejscu 18, Islandię na miejscu 19, Hiszpanię na miejscu 29. To są wszystkie kraje, których gospodarki bardzo dobrze się ostatnio rozwijają. Doskonale im to idzie. No, Polska się nie załapała. Polska jest tutaj na miejscu chyba 40. Oczywiście zawsze jest tak, że nie wszystko idzie po myśli wykładowcy, który próbuje powiedzieć coś, co jest zgodne z jego zamysłem. Grecja jest na 64. Ale lista ma chyba coś koło 200. Ja nie mówię, że to jest tak, że innowacyjność zawsze przekłada się na problemy gospodarcze, tak? Ale wydaje się, że to też nie jest tak, jakby chcieli niektórzy, że innowacyjność, cokolwiek by to w ogóle nie było, bo to pytanie, co to jest innowacyjność, zawsze przekłada się na wzrost gospodarczy, tak? Albo na dobrobyt powszechny. Może tak, może nie, ale to wszystko jest trudne. To jest wszystko znacznie trudniejsze, niż chcieliby tacy ludzie, którzy próbowaliby to zamknąć w jednym sloganie, czy też w jednej bardzo krótkiej prezentacji. W ogóle jak mierzyć innowacyjność? Czy gospodarki, czy firmy, czy jakiekolwiek działania? Takim kolejnym słowem z listy tych słów, o których profesor Frankfurt napisał swoje dzieło, to nie jest dzieło prześmiewcze, to jest traktat filozoficzny. Zwracam Państwu uwagę na to. Jest kwestia własności intelektualnej i patentów. Tak? Zresztą coś, co w gospodarkach opartych na wiedzy i w gospodarkach innowacyjnych jest powszechnie popierane. Między innymi po to nauka powinna się rozwijać, żeby tworzyć rozwiązania innowacyjne, które będą przedmiotem komercjalizacji i tym samym patentowane. Tylko teraz jak to zmierzyć, czy rzeczywiście te patenty są dobre? To jest patent z 1908 roku na pułapkę na myszy. To jest patent z 2011 roku na pułapkę na myszy. Według pobieżnych oszacowań US Trademark and Patent Office, bardzo pobieżny, bo to trudno zmierzyć tej liczby patentów, które w ogóle w tej chwili jest w systemie amerykańskim. W ciągu ostatnich 100 lat mieliśmy około 4000 patentów na pułapki, na myszy, które wszystkie działają bardzo podobnie. Jak Państwo pójdą do sklepu, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Korei, to w większości przypadków kupią Państwo taką pułapkę na myszy. I ona jest naprawdę bardzo skuteczna. Zresztą, o tym mówił mój przedmówca dosyć długo, ja tutaj nie będę się bardzo nad tym rozwodził, ale podkreślę to. Tak, patenty w tej chwili to nie jest narzędzie do wspierania innowacyjności. Tak. W XIX wieku jeden z ojców demokracji amerykańskiej stwierdził, że patenty to jest ta siła, która dolała oliwy do ognia ludzkiej przedsiębiorczości. Tak, bardzo znany cytat. No cóż, wydaje się, że ta oliwa już się dawno wypaliła. To jest artykuł z Computer Worlda z 1968 roku. Aż tak dobrze nam się komputery nie rozwijają, niestety. Który informuje publiczność o tym, że pierwszy patent na oprogramowanie został przyznany i implications are not yet known. Muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu ja nie wiem, tak, co to znaczy, że my patentujemy oprogramowanie. Ja się zgadzam tutaj w pełni z przedstawicielami Free Software Foundation. Patenty na oprogramowanie to jest rzecz wyjątkowo zła. Ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie na oprogramowanie, albo tylko i wyłącznie patenty. Ta walka pomiędzy Apple'em a Samsungiem. To, że ona dotyczy patentów, to jest jedna sprawa. Ale to, że jeżeli Państwo pójdą do sklepu w Holandii, w tej chwili proces sądowy się jeszcze nie zakończył, albo w Niemczech, nie mogą Państwo teoretycznie kupić iPada, przepraszam, nie iPada, tylko Galaxy Tab, tak, produktu Samsung. Da się go sprowadzić wtedy, kiedy nie będzie wyprodukowany w Korei, etc., etc. W każdym razie nie mogą Państwo go nie kupić nie dlatego, że on łamie, jeśli można tak powiedzieć, jakieś patenty firmy Apple, tylko dlatego, że on wygląda podobnie jak iPad.
Bo na obszarze Unii Europejskiej istnieje coś takiego jak ochrona nie tylko rozwiązań technologicznych, ale także ochrona wizerunku produktu. Jest coś takiego jak community design, które zostało przez Apple użyte do tego, żeby ochronić tego rodzaju urządzenie, bardzo dokładnie opisane we wniosku, przed innymi złymi firmami, które próbowały zabrać ten kawałek rynku zbyt szybko. I tego rodzaju wniosek został bardzo szybko przyjęty. To akurat procedura legislacyjna w Niemczech, bo tamten proces został przez Apple, przed Samsungiem wygrany, jest taka zresztą, że sąd nie ma wyjścia, sąd nawet nie rozpatruje tego, czy jedna i druga firma ma rację, tak? Tylko jeżeli przychodzi taka firma jak Apple, pokazuje to i mówi, druga firma próbuje sprzedawać coś, co wygląda podobnie, to sąd tutaj nie ma nic do gadania, po prostu musi reblokować sprzedaż, a potem dopiero możemy powołać sprawę. Więc rzecz była prosta. I myślą Państwo, że w Europie jak na razie nie ma patentów na oprogramowanie. Zresztą, no właśnie, patenty współcześnie służą do tego, żeby można było wyciągać pieniądze z systemu. Tylko i wyłącznie. Nie tylko i wyłącznie patenty na oprogramowanie, ale patenty na dowolne rozwiązania techniczne. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że patenty wymyślono tutaj. Łaciński źródło słowa patent oznacza otwierać, upubliczniać. Wymyślono patenty po to, żeby różne rozwiązania techniczne, tak, nie ginęły. Po to, żeby społeczeństwo miało z nich zysk. Oczywiście twórca z nich miał mieć zysk przez te kilkanaście na przykład lat, wtedy kiedy z nich korzystał, ale potem miało to trafiać do ogółu wiedzy technicznej ludzkości. Tak? Taka jest idea, przynajmniej mam nadzieję, że tak, że dobrze ją zrozumiałem, systemu patentowego. Współcześnie, kiedy mamy narzędzia komunikacji, narzędzia dystrybucji wiedzy, te, o których właśnie mówiliśmy tutaj, o których będą Państwo jeszcze słyszeć, tak? Internet, repozytoria wiedzy, możliwość dzielenia się w sieciach właśnie peer-to-peer wiedzą bezpośrednio, no coś takiego jak w ogóle konieczność utrzymywania systemu patentowego jest kompletnie bezsensowna, niestety. No ale tam w tym pudle są takie zielone papierki z dolara, więc bardzo przydatne tym ludziom, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No dobrze, czy innowacyjność, nawet jeśli w tej skali makro nie jest to takie oczywiste, czy popłaca, tak? Znają Państwo jakąś innowacyjną firmę? To jest dobry przykład, prawda? To jest firma, która wydaje się innowacyjna. To jest firma, która posiada jeden produkt. No dobra, dwa, ten też, które przynoszą jej zysk, tak naprawdę, i które zostały wymyślone przez nią. Która bardzo stara się wymyśleć różne produkty wewnątrz, takie jak te, to cały czas jej nie wychodzi. Historia Google przez ostatnich przynajmniej 10 lat to jest pasmo porażek. Są bardzo różne projekty, w które wpompowano bardzo dużo pieniędzy, takie jak Google Wave, takie jak na przykład Google Health, w Polsce niedostępny, ale w Stanach został zabity, zanim w ogóle się przedostał na szersze wody, jak Google Bus, jak Google Video, który tak naprawdę został marketingowo sprzedany jako zintegrowany z systemem YouTube, ale tak naprawdę został wewnętrznie zabity i tak dalej, tak? Także drobne, Google App Inventor, Google Notebook, tego można wymieniać i wymieniać i wymieniać. Cały czas się nie udaje, wszystko trafia na śmietnik. Oczywiście ta firma bardzo dobrze działa. Największy zysk, wyszukiwanie informacji, pierwszy produkt, który został przez tą firmę wymyślony, tak? Rzeczywista innowacja. Drugi produkt, który został wymyślony, rzeczywista innowacja Gmail, tak? A trzeci produkt, który został przez tą firmę niewymyślony, kupiony po prostu. Tak? To są dwie firmy, które Google kupił. Czwarty produkt, który Google kupił, tak? Zresztą nie wiadomo, czy na tym wygra, czy nie. To myślę, że raczej w tamtą stronę będzie powoli podążać, ale to jeszcze się okaże też nie do końca tak naprawdę. Firmy Google. Ja bym nie określił firmy Google jako firmy innowacyjnej, żadną miarę. Oczywiście mogą się Państwo nie zgodzić. Ale jakaś inna firma, może taka bardziej ikona, tak? Według magazynu Forbes, bodajże, o ile się nie mylę, najbardziej innowacyjna firma na świecie, czyli oczywiście Apple. I najbardziej innowacyjny produkt na świecie w ostatniej dekadzie, czyli nie to, tylko to. iPhone. Tylko że. Oczywiście Apple nie wymyślił iPhone'a, tak? Ani nie wymyślił tych cech iPhone'a, które przedstawia jako innowacyjne, bo tak naprawdę iPhone to jest kopia tego telefonu. To jest telefon LG Brada, dotykowy ekran typu capacitive, interfejs bardzo podobny w swoim założeniu, tylko że czarno-biały, tak? Ale do tego pierwszego interfejsu iPhone'a, do tego oczywiście dorzucone rozwiązania skopiowane, wypożyczone, podejrzane w firmach takich jak Nokia, w firmach takich jak Scientech Logics,
No i firmach takich jak Motorola. No, zapakowane w bardzo ładne pudełko. Oczywiście to już jest iPhone w czwartej wersji, tak? Pierwsze pudełko wyglądało troszkę inaczej. I sprzedano jako produkt innowacyjny dzięki charyzmie no, jednego człowieka głównie, tak? Czyli Steve'a Jobsa, który w tej chwili walczy z chorobą. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tak? Apple to jest firma, która doskonale potrafi kopiować pomysły innych osób, przerabiać je, łączyć i potem wyszlifować do perfekcji. To jest doskonałe połączenie pomysłów innych ludzi, które zostało do perfekcji wyszlifowane i jeszcze na dodatek sprzedawane jest z takim marketingiem, któremu właściwie żaden specjalista z innej firmy nie jest w stanie nic zarzucić. Natomiast to nie jest produkt innowacyjny. To nie o takie innowacje chodzi. Firmy innowacyjne, takie, które są w stanie, no, po angielsku można powiedzieć sustain innovation, tak? Takie, które są w stanie coś wymyśleć i zrobić to znów, i znów, i znów, przerobić siebie na przykład. Dzielą się na dwie kategorie. To są albo firmy, które upadły, albo są takie firmy, które zostały kupione przez inne firmy. Niestety pozostałych firm nie ma. No dobrze, tylko tak. Oczywiście mówię bzdury. Jest tak, to jest oczywiste dla wszystkich, prawda, że Apple, Google, Facebook, Twitter, a co my tu mamy jeszcze? Microsoft. To są firmy innowacyjne. To jest właśnie ten creme de la creme gospodarki, tak, opartej na wiedzy innowacyjnej. I tak naprawdę rzeczą istotną nie jest to, czy one rzeczywiście są innowacyjne, czy to, że my myślimy, że one są innowacyjne. Tak. Istotne jest to. Jeżeli my, jako społeczeństwo, a w szczególności jeżeli gospodarki innych krajów albo konkurencja myśli, że one są innowacyjne, to nic więcej nam nie jest do szczęścia potrzebne. Tak? Lekcja, jaką z tego można wyciągnąć, jest taka, nie należy starać się być innowacyjnym, należy starać się sprzedać to, co się robi jako innowacyjne, no, nawet jeżeli takie nie jest. Hipokryzja jest siłą napędową gospodarki, a także nauki oczywiście. Ponieważ nauka współczesna też oparta jest na marketingu. Jeżeli Państwo chcą dowiedzieć się, kto jest najlepszym naukowcem na świecie, który uniwersytet jest najlepszy na świecie, jaki kraj robi najlepsze badania naukowe na świecie, to tak naprawdę korzystają Państwo z indeksów, które są związane z marketingiem. Takie indeksy oceniające pracę naukowców, jak na przykład Age Index, to warto indeksy dobrać, to jest ranking popularności. Tak? To, czy dobre czasopismo jest, czy też nie jest dobre, oczywiście zależy od tego, jak często ludzie cytują. Tak, znowu, ranking popularności, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest coś, co wymyślono w tej chwili, tak? To na przykład znane są takie zabawy matematyków, jak chociażby liczba Erdosa, która określa odległość innego matematyka od Erdosa. I to też jest rodzaj PR, to też jest rodzaj marketingu. Teraz mamy do czynienia z pewnym przyspieszeniem, tak? Wchodzimy w dobę nauki 2.0, a nawet mówi się powoli o nauce 3.0, czyli mamy naukę opartą bardziej o otwarcie danych, również naukę sieciową, tak? Właśnie o wejście w struktury sieciowe, w struktury współpracy. Które nie są niczym innym, tylko powiększeniem, tak? tegoż efektu marketingowego. Tak? Blogi naukowe to jest nauka 2.0, konsorcja, uczestnictwo w ciałach eksperckich, doradczych. No, w jaki sposób na przykład, jeżeli dysponujemy pewną pulą funduszy, którą musimy rozdystrybuować w systemie finansowania nauki, czy to w innym kraju takim jak Polska, czy też w większym kraju takim jak kraj, właściwie kraj, jak Unia Europejska, czy też Stany Zjednoczone, no, musimy stosować jakieś kryteria, odnośnie tego, kto te pieniądze dostaje. Oczywiście możemy czytać wnioski o grant, tak? Ale stwierdzenie, który kierunek badań naukowych jest słuszniejszy, albo który kierunek badań naukowych doprowadzi do osiągnięcia rzeczywistych wyników, jest bez sensu. Nauka, by definition, to jest odkrywanie czegoś, o czym my jeszcze nic nie wiemy. No, w takim razie należy się posłużyć wartością PR-ową. Dobrze. Jak to wygląda nauka polska? Oczywiście też podobnie jak z innowacją, indeksów, sposobów, metryk, mierzenia tego, gdzie my jesteśmy, jest bardzo wiele. No można posłużyć się najprostszą, tak? Czyli tym, co robi nam firma Thomson Reuters, czyli Journal Citation Reports, i zobaczyć, jak naukowcy polscy postrzegani są na świecie. No jak popatrzymy sobie na przykład na to, jak to są dane za 2009 rok, jeśli nie mylę, ale nie sądzę, że to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich 3 lat. Jak popatrzymy na liczbę cytowań wszystkich artykułów naukowych pisanych przez wszystkich naukowców w danym kraju, no to do 20 miejsca Polski tutaj kompletnie nie widać. No. Oczywiście Stany Zjednoczone są na samym początku, Niemcy, Anglia, etc., etc. Dobrze, no to może w takim razie coś z liczbą cytowań na artykuł naukowy. To jest bardzo ważny miernik tak naprawdę.
naprawdę, bo liczba artykułów naukowych, liczba cytowań sama niewiele mówi. Tak? Natomiast, no, w szczególności, jeżeli można się cytować nawzajem. Natomiast liczba cytowań na artykuł naukowy to jest coś więcej. Tak? Czy są tam artykuły naukowe na tyle ważne, że są postrzegane przez innych jako bardzo istotne? Tak? Taki kraj, który na przykład jak Stany Zjednoczone albo Szwajcaria, tak? Który ma bardzo wysoki wskaźnik tego typu, postrzegany będzie jako taki kraj, w którym jeżeli już mamy naukowca ze Szwajcarii, aha, no to ten człowiek ma coś do powiedzenia. Trzeba go posłuchać, bo taki naukowiec na przykład z Irlandii, no też ma coś do powiedzenia, ale znacznie mniej, no bez przesady, sorry. No 10 osób będzie go cytować, a tego 15. No tak, Polskę znajdziemy oczywiście w wykazach, bo Polska jest jednak dosyć sporym krajem, jakby nie patrzeć. Tutaj mieszka 38 chyba milionów ludzi. Więc znajdziemy Polskę na 19 miejscu w tym indeksie Thompsona, GCR. No tyle tylko, że to jest indeks liczby papierów, tak, liczby artykułów naukowych, jakie zostały wyprodukowane przez naukę polską. No cóż, mamy dużo naukowców, mamy dużo ludzi. Stały odsetek mniej więcej ludzi w większości krajów na świecie zajmuje się nauką, w związku z tym dosyć dużą liczbę mamy takich osób, które tworzą te artykuły naukowe, no więc oczywiście tutaj się na tym znaleźliśmy, ale to się w żaden sposób nie przekłada na rzeczywistą pozycję kraju, marketingową, PR-ową, tą, o co nam chodzi, na świecie. Teraz tak, czy absolwent studiów wyższych, na przykład po ETH w Zurychu i absolwent studiów wyższych po tym wydziale jest bardziej, czy jeden i drugi jest bardziej albo mniej inteligentny, albo dowiedział się czegoś więcej. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Śmiem twierdzić, trochę znając ETH i znacznie bardziej oczywiście znając tą uczelnię, że absolwent tej uczelni wie pewnie więcej. Inteligentny jest podobnie, bo akurat inteligencja ludzka jest rozłożona dosyć równomiernie w całej populacji, więc tutaj nie ma specjalnie dużej różnicy. Natomiast jest jedna podstawowa różnica pomiędzy. Jeżeli jeden i drugi stwierdzi, że będą chcieli, no dajmy na to, zajmować się nauką przez duże N, a na przykład będą chcieli robić doktorat. Ale to oczywiście pierwszy z nich ma znacznie lepszy dostęp do czasopism, tak, do kanałów dystrybucji informacji o wysokim impact factor niż ten drugi. Oczywiście w nauce mamy coś takiego jak powszechnie przyjęty za oczywisty model peer review i to blind peer review. To jest tak, że jeżeli Państwo opublikują jakiś interesujący artykuł, no to właściwie mogą go Państwo wysłać gdziekolwiek, na przykład tutaj, i ten artykuł zostanie Państwu przyjęty lub też odrzucony tylko i wyłącznie na podstawie tego, jaki jest jego scientific merit. Czyli w zależności od tego, czy to jest dobra nauka, czy zła. Oczywista bzdura. Czy może w przypadku Nature, może w przypadku Science to tak działa, im niżej schodzimy w strukturze czasopism, tym bardziej liczą się związki związane z nauką 3.0. Kto zna kogo, w jakim komitecie, którego czasopisma, jakiej konferencji, czy ten zespół badawczy już coś publikował, czy ta uczelnia coś publikowała, czy też nie. Oczywiście artykuły publikowane w takim procesie double blind, tak, teoretycznie są anonimowe, ale zaręczam Państwu, że każdy, kto czytał na przykład artykuł o wynikach badań, szczególnie w dziedzinach takich jak biologia, albo w innych dziedzinach takich, gdzie potrzebny jest spory instrumentarium naukowy, bardzo szybko się zorientuje, w jakim laboratorium te badania były robione. Prosto. No dobrze. Efekt jest taki, że polski doktor świeżo upieczony pewnie ma na swoim koncie jakieś 3 artykuły naukowe, pełny impact factor tego, co stworzył, to pewnie będzie jakieś 5, jak się podsumuje wszystkie artykuły. No, doktor szwajcarski świeżo upieczony pewnie będzie miał tych artykułów około 10, pełny impact factor około 80. Jeżeli będą Państwo porównywać naukę polską, naukę szwajcarską, no efekt jest oczywisty. Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo jest jeszcze coś takiego. Czy będąc doktorem, młodym naukowcem w Polsce, opłaca się w ogóle publikować tutaj? Napisanie artykułu takiego, który zostanie przyjęty przez Nature, Science, wszystkie czasopisma, tak, z tej top listy, nie jest rzeczą prostą. Tak? Trzeba się pomęczyć. Według aktualnie obowiązującej, szczęśliwie odchodzącej już do lamusa, nie wiadomo do końca, jak będzie wyglądać nowa, ale nie sądzę, że będzie to zmiana jakościowa. Listy czasopism punktowanych, taki artykuł daje Państwu 30 punktów w dorobku, tak zwanym. To jest bardzo istotne, bo decyduje o tym, jak Państwo uczelnia będzie finansowana, decyduje o tym, no, co się będzie działo z Państwa karierą naukową. 30 punktów. No,
Można sobie zamiast pisać tutaj, napisać 5 artykułów do czegoś takiego jak akta agrobotanika, nie umniejszając znaczenia oczywiście tego polskiego czasopisma, z których każdy będzie warty 6 punktów. Tu jest stosunkowo łatwo sprzedać artykuł 6 razy 5, 30, 30. Wysiłek nieporównywalny. Męczyć się nie ma specjalnie sensu. Oczywiście pytanie, jaki jest nasz cel. Tak? Czy my chcemy zajmować się nauką naprawdę, czy tylko na nim? No dobrze, załóżmy, że chcemy zajmować nauką naprawdę. To jeżeli chcemy zajmować się nauką naprawdę, a nie tylko na niby, jak większość osób zresztą, które pewnie chcą się zajmować nauką na niby, mamy przed sobą mur. Bo tego muru impact factor tak łatwo się nie daje przeskoczyć. To wymaga pokoleń, wymaga zmian instytucjonalnych w obrębie na przykład systemu finansowania, w ogóle nie tylko finansowania, szkolnictwa, tak? To nie tylko wyższego, podstawowego w danym kraju. Ale, tak, mamy sytuację trochę podobną do tej, która działa się za zaborów. Podczas zaborów, kiedy Polska była krajem, który właściwie nie istniał, Polacy modlili się o wielką światową wojnę. O to, żeby się ci wszyscy inni pogryźli, pobili, no i wtedy możemy na tym coś zyskać. Mamy trochę taką sytuację. Ponieważ właśnie jest taki czas, w którym odbywa się wielka światowa wojna. Bo te fundamenty nauki klasycznej, tak, rzeczywiście się świeci. Mamy open access, open data, oczywiście wolne oprogramowanie także, prawda? Coraz częściej również autorytety, nie wiem, znudzone być może tym, jak wygląda nauka w tej chwili, a może oczywiście postrzegające ten klasyczny sposób jako anachroniczny, dostrzegają potencjał drzemiący tutaj. Tutaj nie ma tej ściany, o której wspominałem. Tak? Tutaj nie musimy niczego przeskakiwać, tak? Tylko trzeba się, cóż, wziąć za robotę się. Przykład. Słyszeli Państwo o University of Waikato? Ktoś słyszał? Raz, dwa, to trzech. Dobra. To mniej więcej tak, jakbym zapytał, dajmy na to w Anglii, o Warsaw University of Technology, albo na przykład University of Warsaw, albo jakkolwiek inny uniwersytet z najlepszych uniwersytetów w Polsce, z jednostek klasy A, to pewnie miałbym podobny efekt, no, znaczy jakbym miał szczęście oczywiście, tak, by się znalazły te trzy osoby, w co wątpię. University of Waikato ma 316 miejsce w tym chińskim takim World University Rankings, który oczywiście robiony jest przez Chińczyków dla Chińczyków, więc jest troszeczkę zaburzony, no ale tak w sumie jak patrzą na Europę, to tam się to wyrównuje, bo ich najbardziej uniwersytety amerykańskie interesują. Uniwersytet Warszawski chyba ma coś koło 400 miejsca, więc Waikato to jest troszeczkę lepsze, ale nie jest dużo lepsze. Większość ludzi, tak, takich, którzy zajmują się nauką, jeżeli mają cokolwiek, tak, wspólnego z ICT, tak, czyli z informatyką profesjonalnie, o University of Waikato to słyszało, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym albo jak bardzo złym uniwersytetem on jest i czy też w ogóle interesuje ich Nowa Zelandia, czy też nie. Słyszało z tego powodu. To jest uniwersytet, który natychmiast kojarzony jest z pakietem open source, tak, z pakietem wolnego oprogramowania, który służy do eksploracji danych. Tak. Taki wzorcowy pakiet, używany właściwie przez większość zespołów badawczych na świecie, który wzorcowym pakietem stał się, no, właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że został upubliczniony na otwartej licencji, a jednocześnie uniwersytet bardzo inwestował w rozwój tego pakietu. No, to jest działanie PR-owe. To jest coś, co zostało wsparte przez University of Waikato po to, żeby promować uniwersytet. Nie wiem, czy rzeczywiście było to działanie świadome, czy też nie, ale zadziałało. Oczywiście, teraz tak, jak mówimy o wolnym oprogramowaniu w kontekście nauki, czy w kontekście szkolnictwa, to mamy dwie ścieżki, tak? Nie drogi, ale to jednak bardziej filozoficznie brzmią ścieżki. Oczywiście jest łatwiejsza ścieżka, tak. Można powiedzieć, tak? I nie zdziwię się, jeśli Państwo tutaj usłyszą to jeszcze, że wolne oprogramowanie to jest sposób na przykład na wyrównanie szans, na obniżenie kosztów, tak? Wiadomo, jeżeli prowadzimy badania naukowe, potrzebujemy infrastruktury badawczej, potrzebujemy skomplikowanych narzędzi, także skomplikowanego oprogramowania, więc jeżeli są narzędzia takie jak wolne i otwarte oprogramowanie, możemy je wziąć dzięki temu, jakby wyrównują się nam te bariery, zmniejszają nam się koszta itd. itd. Rysiek Woźniak o tym mówił w swojej prezentacji o spinaczu. No, to jest jeden z powodów, dla których chcemy wykorzystywać wolne i otwarte oprogramowanie. Prawda, ale nie wiem, czy to jest najważniejsze. Trudniejsza ścieżka jest ważniejsza, tak jak dla nas, tak? Wtedy, kiedy chcemy wykorzystać to zamieszanie, które mamy w tej chwili na świecie, mam nadzieję, że będziemy chcieli to zrobić, do tego, żeby wypromować siebie. Trzeba budować. Oczywiście można powiedzieć, że zbudowanie czegoś jest trudniejsze. Tak? Ale w przypadku oprogramowania akurat tak nie jest. Tak? Trzeba pamiętać o tym. Tak? Kwestia perspektywy jest ważna.
zbudowanie programu komputerowego, nawet tak skomplikowanego jak Mecca, nawet tak skomplikowanego jak system R, który jest używany przez statystyków właściwie wszędzie na świecie, który też jest programem open source, czy nawet tak skomplikowanego jak przeglądarka internetowa, to nie jest coś bardzo trudne. Nawet system operacyjny taki jak Linux, to nie jest coś bardzo trudne. My postrzegamy informatykę wielokrotnie jako coś, co jest taką magiczną dyscypliną, bardzo trudną. Jeżeli byłaby to magiczna i bardzo trudna dyscyplina, to nie mielibyśmy tylu młodych studentów i młodych licealistów, którzy napiszą wirusy komputerowe, które nam podgryzają wszystkie te systemy bardzo skomplikowane. To jest stosunkowo łatwe, jeżeli porównać to z inwestycjami w infrastrukturę innego rodzaju, technologiczną, w badania podstawowe w fizyce i tak dalej, to jest w ogóle drobiec. Tylko, no cóż, trzeba się zabrać za roboty znów. To nie bardzo będzie drobiec. Jak na razie z tym zabieraniem się za robotę trochę słabo nam idzie właśnie. Więc może tutaj wracając do tych slajdów o rankingu Polski i polskiej nauki, tak na zakończenie kilka słów. Jestem fanem niestety nie wyświetlanego, już nierozwijanego serialu Stargate. I w części Stargate Atlantis występuje naukowiec z Europy Środkowej. Jest to Radek Zelenka, który jest naukowcem z Czech. Jako przykład przedstawiciela kraju takiego, który właśnie jest postrzegany jako bardzo zaawansowany w sensie technologicznym, w sensie naukowym. A oczywiście to nie tylko dotyczy serialu Stargate. Jeżeli Państwo porozmawiają sobie z naukowcami, gdzie byli na konferencji, a w Pradze, tak, rzeczywiście, to jest coś. Żaden nie powie, że a w Warszawie. Znaczy, przesadzam oczywiście. That's a stretch, tak? To jest mój osobisty pogląd. Ale wielu ludzi przypuszczam, że się z tym może zgodzić. Nauka czeska postrzegana jest jako bardziej zaawansowana niż na przykład Polska. A jak Państwo porównają, to Czechy to nie jest taki bardzo duży kraj. Albo taki, który ma jakieś specjalne walory, które powodowałyby, że tam ludzie są inteligentniejsi. No i powodów oczywiście jest pewnie wiele, natomiast jeden jest bardzo prosty. Porównajmy na przykład działania marketingowe, oczywiście wykonywane nie wykonywane osobiście przez rząd, czy też koordynowane, ale to na przykład w jaki sposób ludzie, deweloperzy uczestniczą w projektach w systemie source. Tu mają Państwo listę, to jest to prawda chyba z 2007 roku, potem badania nie były prowadzone. Ustalenie tego skąd jest deweloper, który na przykład wpisuje kawałek kodu w systemie source, nie jest proste, bo on może na przykład mieć adres e-mail, który jest w domenie, która jest globalna. No ale to się udaje robić. Polska jest na 16 miejscu, Czech tu w ogóle nie widać. No, można powiedzieć, że okej, jesteśmy silni i wspaniali, no oczywiście Rosjanie są lepsi od nas, a to jest przesadne. Natomiast jak sobie zrobimy taki drobny eksperyment i przeskalujemy te dane według liczby ludności, no to się okazuje, że różnica pomiędzy nami, pomiędzy Polską a Czechami jest cokolwiek znacząca. Różnica pomiędzy Polską i Rumunią też jest cokolwiek znacząca. Jeżeli byłbym przedstawicielem nauki rumuńskiej, to mógłbym tu podawać nasz przykład pewnie jako coś, co mogłoby być istotne, ale sądzę, że tamten nie byłby taki bardzo ważny. To jest coś, o czym warto pamiętać. Tak samo tutaj i tutaj. Innymi słowy, mamy, jeżeli Państwo się zgodzą ze mną, że niezależnie od tego, czy ktoś uważa wolne i otwarte oprogramowanie za dobre, za moralnie słuszne itd., itd., to jest coś, z czym warto popracować. Tylko trzeba pamiętać, tak na samo zakończenie, to nie znaczy, że wolne oprogramowanie automatycznie jest dobre, moralnie tak. To nie znaczy, że wolny dostęp do danych jest automatycznie wspaniały, tak? Wolne oprogramowanie to nie to samo, co wolność, tak? I o tym czasami ludzie bardzo zaangażowani w tego rodzaju działania wydają się zapominać, tak? Nie każdy programista open source jest rycerzem w lśniącej zbroi, chociaż ten akurat tutaj miał pewne problemy, jeżeli Państwo oglądali ten akurat film, który był Monty Python. Niektórzy programiści open source nawet bardzo znali, są tacy jak ten. Hans Reiser, morderca swojej własnej żony i także twórca jednego z najbardziej istotnych do pewnego momentu systemów pliku w jądrze systemu operacyjnego Linux. Więc to nie jest tak, że open source jest takim wytrychem, który nam otwiera wszystkie drzwi. To jest jedno ostrzeżenie. A drugie, to jest coś, co w krajach zachodnich nazywane jest czasem NGO Cures, czyli coś, co bardzo dobrze w Polsce widać na przykładzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak? W jaki sposób organizacje non-governmental, NGO, a w Polsce takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak nie Fundacja Wolnego i Otwartego Programowania, dlatego, mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że jest jeszcze zbyt mała, tak?
zaczynają wybierać administrację z jej zadań, które po prostu do niej należą. Trudno mi wskazać instytucję taką, która więcej zrobiła złego dla polskiej medycyny i dla polskiego systemu opieki zdrowotnej niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, chociaż robi to bardzo powolutku, sącząc jad już od kilkunastu lat tenże system. Zdaje się, że chyba rozumiem, że nie mam czasu, więc to byłoby na tyle. Oczywiście wszystkim, o czym mówiłem, należy pamiętać o tym, że wszystkim trzeba myśleć i starać się nie być jak ci głupcy z obrazu Boża płynący. Dziękuję Państwu bardzo.